Cześć, witajcie z tej strony Walduś i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam wyrzutnię V6, czyli najnowszego RPGa dostępnego w sklepie tygodniowym. Także zapraszam was, moi drodzy, do oglądania. Na samym starcie chciałbym podziękować osobom, które wspierają mnie z moim kodem, także dziękuję wam, bo to naprawdę jest miłe, że mnie wspieracie. I jeśli ktoś by chciał mnie wesprzeć, no to oczywiście wpisujcie kod Waldus, tak na samym wstępie powiem. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do wyrzutni, bo ona cechuje się tym, że ma pojemność magazynka równą 6 sztuk rakiet i możemy przed przeładowaniem je wystrzelić w bardzo krótkim odstępie czasowym. Ale, moi drodzy, osobiście uważam, że ta konfiguracja, czyli możemy wystrzelić do 6 rakiet, w tym RPG-u po prostu nie działa tak jak powinno, z tego względu, że możemy, fakt, w krótkim odstępie czasowym wystrzelić 6 rakiet, zadać kosmiczne obrażenia. Tylko że coś w tym RPG-u działa nie tak, bo powiem wam szczerze, że w momencie jego wyjścia w czwartek, w czwartek o drugiej, czyli wraz z nowym sklepem, no przetestowałem sobie tą wyrzutnię i powiem wam tak szczerze, no szału nie ma, dupy nie urywa, powiem wam tak szczerze. A dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, sami widzicie po obrażeniach, 62 tysiące bazowo w buildzie podkryta i dodatkowe 185 obrażeń krytycznych. To jest mało, bardzo, bardzo mało. Zobaczcie sami. Przejdźmy sobie na przykład do deatomizatora. Tutaj mamy jeszcze mniej obrażeń. Fakt, możemy tutaj wstawić sobie dwa razy obrażenia krytyczne w tamtym RPG-u, czyli w wyrzutni V6 też możemy sobie wstawić dwa razy obrażenia krytyczne. Tylko że, moi drodzy, jeśli chodzi o tą broń, o deatomizatora, to tutaj mamy tak naprawdę trzy źródła obrażeń, które możemy zadać tym RPG-iem. Dalej, jakie to są źródła? Przede wszystkim podstawowy strzał. Druga sprawa, w momencie kiedy rakieta z tego deatomizatora dotknie celu, rozbryskuje się na pociski i dodatkowo na szesteperku mamy dodatkowe źródło obrażeń krąg uszkodzeń. Prawda? Prawda. Czyli ten RPG jest po prostu lepszy od naszej wyrzutni V6. Dalej, w wyrzutni V6 mamy coś takiego, że kiedy ją kupujemy, to na piątym perku obrażenia zadawanym celom pod wpływem bólu. Czyli musimy nałożyć ból, potem strzelić ponownie, żeby te zwiększone obrażenia zadać. Co na drobnicę się nie sprawdza, z tego względu, że zabijemy drobnicę na strzała, nie będziemy mogli tak naprawdę wykorzystać tego perka. Ale na drobnicę, ale będziemy mogli go wykorzystać na mgielne potwory, co według mnie bardziej się sprawdza. Ten perk, który zadaje 36% obrażeń mgielnym potworom i bossom w tym RPG-u. Dalej, możemy sobie wrzucić dwa razy obrażenia krytyczne, co jest jak najbardziej ok, nie powiem, że nie. Tylko że wtedy ten RPG będzie się przeładował 3 sekundy, co jest takie, no, dosyć słabe według mnie. Więc ta szybkość przeładowania IMO według mnie musi być, oczywiście nie musicie się mną kierować, możecie sobie zrobić tą broń tak jak chcecie. Dalej, można zrobić tą broń 3 razy obrażenia albo 2 razy obrażenia szybkość przeładowania, tylko że powiem wam tak szczerze, ja mam tak na przykład zbudowanego zwykłego RPGa, porównajmy ją sobie do zwykłego RPGa, no i tutaj różnica jest kolosalna, przede wszystkim w obrażeniach. Dodajmy sobie te 60% obrażeń do tego i na pewno wyjdzie mniej niż tutaj. Tego jestem świecie przekonany. Zasięg zwykłego RPGa jest po pierwsze większy. Czas przeładowania jest mniejszy, bo przeładowujemy jedną kulę tylko co każdy strzał. Do tego siła uderzenia, no zobaczcie sami, 8000 różnicy, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo według mnie. Więc tutaj troszeczkę lipa. Zresztą rozstaw perków jest taki sam, tylko na RPG-u mamy spętanie, co według mnie jest lepsze od bólu w przypadku wyrzutni, bo wtedy slowujemy mgielne potwory i wygląda to całkiem cacy. Także co, moi drodzy, tyle z omówienia takiego, zobaczcie nawet sami, ONS jest mniejszy. Na pewno jakbym sobie tutaj zmienił na obrażenia, to ten ONS by wzrósł, z tego względu, że ta pojemność magazynka też prawdopodobnie zwiększa i ta jej szybkostrzelność, bo szybkostrzelność się zwiększa, także co.
Zrobię sobie kilka tych wyrzutni V6, zrobię sobie jednego RPGa dla porównania i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Z tego względu zrobię sobie kilka wyrzutni, bo ona dosyć szybko się psuje. Także co, moi drodzy, przejdźmy na mapkę i pokażę wam, jak się ta wyrzutnia sprawuje i jak zwykły RPG się sprawuje w porównaniu do wyrzutni V6. Także lecimy na mapę. No i okej, moi drodzy, jestem już na mapce i teraz wyciągnijmy sobie oficjalnie naszą wyrzutnię V6. Dźwięk jest niesamowity, bardzo mi się podoba. Lubię takie dźwięki w broniach, tylko że niestety ta brońka... Jak grałem ją w czwartek, to moje uczucia były takie mizerne z grania tą bronią. Zresztą zobaczcie sami, mamy tutaj obozik, także pokażę wam, jak to się sprawdza. Pewnie już oglądaliście jakieś filmy na YouTube związane z tą wyrzutnią. Ja tutaj chcę wam pokazać przedstawić moje zdanie o tej wyrzutni, moje odczucia. Także żeby nie było, także zobaczcie sami. Jak krytnie siada, to występuje coś takiego. No, po prostu... Nie wiem, co powiedzieć. Jak ja zwykłego moba z RPGa nie zabijam na hita, to jest to lipa. Według mnie. Zresztą ta wyrzutnia się dosyć szybko kończy, bo możemy wywać z nią bardzo szybko pociski. Zobaczmy, jak się składa przeciwko mgielnym potworom. No, jak krytnie siada, to jest lipa. W sumie w każdej broni, jeśli gramy nią podkryta, to tak to występuje. Okej, okay. Bylebym nie zginął. Nie trafiłem dwoma pociskami, niedobrze. Jeszcze mi się RPG nie skończył, ale 200 tysięcy wpadło, że tak mogę powiedzieć. Trzeba się trochę skupić, żeby zacząć trafiać w te mobki. Ostatni mobek z tego obozu bodajże, już mi się wyrzutnia skończyła. No wyrzutni nie starczyło na to, żeby zniszczyć ten obóz. Także ciekawe, no. Jeśli chodzi o tą wyrzutnię, to jak dla mnie to jest zwykły RPG z... po prostu z dźwiękiem, z 6 pociskami. Nic specjalnego, ale osobiście uważam, że warto sobie kupić tą brońkę, dla kolekcji nawet. Ja sobie ją podbiłem na full perki, już pereczki mam odzyskane. O, tu mam jeszcze grupkę mobów, także sobie postrzelamy troszeczkę. Chodźcie do mnie. O, widzę tamtego gnojka, jego trzeba jako pierwszego załatwić. No jak mówię, jak kryt siada, to jest ok. Jak kryt nie siada, to jest mizernie. Ale jak ja oceniam tą wyrzutnię, no jak dla mnie, no to nie jest nic specjalnego. I lepszy jest według mnie Deatomizator. Lepszy jest według mnie Mały Pomocnik Mikołaja. Jak ktoś nie posiada żadnej wyrzutni, to sobie warto kupić, bo mi się wydaje, że na wyższe levele też jakoś powinna dać radę. Czy to na jakieś burzóweczki. Poszukajmy sobie jeszcze grupki mobów, żeby wystrzelać tą wyrzutnię do końca. Moje 12 wydajnych części. No ale oczywiście wydałem więcej, bo jak zwykle musiałem coś nie pójść w trakcie nagrywania. Bo jestem, jak wiecie, ja jestem taki perfekcjonalista troszeczkę. Lubię, jak moje materiały wyglądają tak, jak ja to sobie wyobrażę w główce. Poszukajmy może jakiegoś smashera, to by może byłoby fajne. O, widzę Stormchesta. Ktoś jeszcze robi Stormchesty w tych czasach? Czy już wszyscy mają tyle nakopiowane, że ten... Że już nie trzeba robić Storchestów. Pamiętam kiedyś Storchesty to... O Jezus, zobaczyłeś Storchesta, no to idziesz do Storchesta. Pierwsze co robisz, a teraz? Bo panie, teraz to ludzie po prostu farią co innego. Dobra, RPG mi się skończył. Z ten V6. Zobaczmy sobie zwykłego RPG-a. To będzie taki dobry sprawdzian. Widzicie rozrzut? Widzicie rozrzut pustaków, jak one odleciały? I dlatego według mnie RPG zwykły jest lepszy. Nawet zrobiony pod obrażenia, nie pod obrażenia odkryta, bo ten impact według mnie jest po prostu świetny. Mimo tego, że mamy taką samą trwałość, musimy przeładowywać po każdym strzale, no to tutaj według mnie i tak zwykły RPG jest po prostu lepszy ze względu na ten impact, a to w wyrzutniach się chyba ceni najbardziej. Zresztą, drobnice to ja chyba na strzała zdejmuję, muszę to zobaczyć. A jak damage w gielne potwory? Całkiem satysfakcjonujący, tylko muszę tak się postarać, żeby zrobić tego Storchesta. Zaraz zdechnę, bo jestem pod napadną stali zbudowany i nie mam teammate'ów, co by mi pompowali. Dobra, zwykły RPG się skończył. Dokończmy sobie tego Storchesta, czemu by nie? To se rzuciłem smocze cięcie. Mam 30 sekund, żeby zabić mobki, no będzie ciekawie. Odrodzimy się. Wyciągnę sobie może, o, mieczko z dźgańca, zakończmy z tego Storchesta. Postarajmy się chociaż zrobić pierwszą skrzynkę.
rzućmy sobie bombę. Nawet damage od miecza jest całkiem okej. Nie mam energii na smoczy cięcie. O Jezu, nawet smoczym cięciem mnie na hita nie zdjąłem. To ciekawe. Okej, 41 mobków udało mi się dokończyć. Dostałem troszkę wydajnych, jakąś pompeczkę dostałem, zobaczcie. Coś pod malachit, to mi to nie jest potrzebne. Słowem podsumowania, osobiście uważam, że wyrzutnia V6 jest gorsza od zwykłego RPGa. Ze względu na siłę uderzenia, bo sami widzieliście, że kiedy strzeliłem ze zwykłego RPGa, no to moby się po prostu rozhulały w pewnym punkcie po danym obszarze i po prostu latały w powietrzu. Przy wyrzutni V6, no było to oczywiście, bo ten impact wynosi 10 tysięcy w przypadku wyrzutni V6, ale to też nie było aż takie duże jak w przypadku zwykłego RPGa. No i oczywiście ten damage, jak dla mnie, z wyrzutni V6, kiedy mamy ją zbudowaną, podkryta, no nie jest aż taki satysfakcjonujący. Może by było lepiej, jakbyśmy sobie tą wyrzutnię zbudowali pod zwykłe obrażenia, ale to już zostawiam wam, żebyście sobie potestowali. Ja tego testować nie będę, bo uważam, że wyrzutnia V6 jest słaba i po prostu są lepsze wyrzutnie do używania, tak jak w przypadku Deatomizator czy mały pomocnik Mikołaja, a wiecie, reprofit trzeba oszczędzać. Także co, dziękuję wam za uwagę, jeśli się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej wyrzutni, nie musicie się ze mną zgadzać, to jest tylko moje zdanie i co, i widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach na kanale, jak i streamach, także trzymajcie się i do następnego odcinka, pa pa!